Witam serdecznie wszystkich obecnych. Ja chciałbym może nie mówić o historii, natomiast chciałbym powiedzieć, odnosząc się do tematu dzisiejszego spotkania, strategii, która w tej chwili jest budowana na uczestnictwo w programach ramowych, szczególnie w Horyzoncie 2020, ale też w przyszłym programie ramowym Horyzont Europa. Ta strategia jest budowana w KGHM-ie i została zaakceptowana. I troszeczkę chciałbym opowiedzieć, w jaki sposób podeszliśmy do jakby przyszłych działań. I jakie projekty, w jaki sposób te projekty zostały jakby wyłowione w KGHM-ie. No przede wszystkim to już było powiedziane, że wszystkie działania, i to jest bardzo celne, powinny być, jeżeli chodzi o uczestnictwo w programach ramowych czy badaniach dofinansowanych, mieć zakotwiczenie w strategii. I takie zaczęliśmy od strategii, że w 2017 roku w strategii KGHM zostało zapisane, że bazą rozwoju będzie idea zrównoważonego rozwoju i to jest po prostu jakby implikuje pewne obszary, które należy wspierać. Takimi typowymi obszarami to jest oczywiście środowisko, ekonomia i społeczeństwo. My dodaliśmy dwa nowe obszary, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i efektywność zasobową. To bezpieczeństwo należy rozumieć bardzo szeroko. To jest nie tylko przede wszystkim oczywiście bezpieczeństwo pracowników, natomiast to jest też bezpieczeństwo środowiskowe, ale to jest bezpieczeństwo ciągu pracy. I tutaj wszystkie jakby projekty, które wzmacniają to bezpieczeństwo, będą jakby tutaj bardzo istotne, bo wynikające ze strategii. Oczywiście wzięliśmy pod uwagę cały łańcuch wartości, nasz cały łańcuch wartości i na tej podstawie takim głównym obszarem, w którym na pewno będziemy tutaj starać się o dofinansowanie z programu Horyzont 2020, jest obszar gospodarki obiegu zamkniętego. Jest to obszar bardzo istotny i powstał nawet w KGHM-ie zespół do implementacji gospodarki obiegu zamkniętego. I głównie będzie to dotyczyć odpadów naszych, w szczególności odpadów flotacyjnych. I najpierw może taka króciutka definicja, jeżeli zaczęliśmy czytać tą definicję gospodarki obiegu zamkniętego, no jest to przede wszystkim utrzymanie zasobów tak długo, jak to się da. I to pierwszy taki był taki odbiór, że przecież to już kiedyś było. No to było, jak ja chodziłem do szkoły podstawowej, że jak się kupiło Mercedesa, no to się jeździło 800 tysięcy kilometrów i było dobrze. Czyli ta długość, że tak powiem, trzymania tych zasobów, tych podmiotów była. I to było, można nazwać, było gospodarką obiegu zamkniętego. Dlaczego od tego no, większość jakby już nie jest to kontynuowane? Ponieważ widocznie to się nie opłacało, ponieważ się okazało, że się bardziej opłaca produkować przedmioty czy zasoby, które po jakimś tam czasie no, są wyrzucane i znowu należy to jakby kupować. No i teraz w dzisiejszych czasach znowu jest jakby idea, żeby powrócić do tej idei takich utrzymania tych zasobów w gospodarce tak jak to się da. I czy to jest możliwe, czy to się znowu będzie opłacać? No trudno mi powiedzieć, natomiast faktycznie gospodarka obiegu zamkniętego oprócz takich podstawowych jakby pytań ma bardzo, bardzo dużo pozytywnych rzeczy. I tutaj w odniesieniu do naszych odpadów flotacyjnych chcielibyśmy te odpady wykorzystywać w większym stopniu. I tutaj przede wszystkim chciałbym powiedzieć o to, że to są odpady przemysłowe. W tej chwili, jeżeli chodzi o Komisję Europejską, jest bardzo dużo dyrektyw i wskazań, jeżeli chodzi o odpady komunalne. Natomiast takich wytycznych dla odpadów przemysłowych tak dużo nie ma. I też poprzez uczestnictwo w tych programach czy w instytucjach międzynarodowych Komisji Europejskiej, naszych przedstawicieli, też byśmy chcieli kreować jakby taką ideę gospodarki obiegu zamkniętego, co to znaczy dla przemysłu. To nie jest tylko dobra rzecz, ale też jest dużo, wiele wyzwań, które należy wziąć pod uwagę. I tutaj, jak już też wcześniej wspomniałem, będziemy chcieli, jeżeli chodzi o projekty z programów ramowych, uczestniczyć w zagospodarowaniu odpadów flotacyjnych, które są obecnie gromadzone w największym tego typu obiekcie przemysłowym w Europie. Natomiast po rozbudowie Kwatery Południowej, w tej chwili się rozbudowuje Żelazny Most, będzie to największy obiekt tego typu na świecie. Jest to bezpośrednio związane z produkcją miedzi. Bez odpowiedniego deponowania tych odpadów produkcja no, będzie niemożliwa.
Natomiast obecnie wykorzystujemy odpady flotacyjne przede wszystkim do budowy zapór, te gruboziarniste do budowy zapór, natomiast drobnoziarniste do uszczelniania podłoża. Natomiast były oczywiście te odpady flotacyjne, skład mineralogiczny zawierają wiele cennych pierwiastków, które byśmy chcieli wykorzystywać i dzięki projektom Unii Europejskim, programów ramowych chcielibyśmy jakby implementować rozwiązania i technologie, które by taką ideę pozwalały realizować. Tutaj oczywiście były wiele badań już tego odpadu flotacyjnego i większość wskazuje, że najlepszym kierunkiem odzysku odpadu jest wykorzystanie w drogownictwie. Chodzi tutaj o skalę, bo oczywiście można użyć technologii, technologie są znane, natomiast chodzi tutaj o skalę i o opłacalność. I tutaj też szukamy, jeżeli chodzi o programy ramowe, odpowiednich modeli biznesowych dla zagospodarowania tego typu odpadów. To jest bardzo istotne, ponieważ summa summarum to zawsze musi się jakoś opłacać. Tutaj chciałbym powiedzieć, że też jednym z takich filarów GOSI, którym tutaj jakby jest nasz początek drogi, też byśmy chcieli skorzystać, uczestnicząc w programach ramowych, w projektach, które dotyczą ekoprojektowania. Jest to istotny element GOS-u i byśmy chcieli też pójść w tym kierunku. Natomiast ta cała idea GOS też wymaga pewnych jakby takich drogowskazów, które powinny dać też państwo. Powinno też zdecydowanie narzucać albo mówić, jakie są w tej chwili surowce strategiczne w Polsce, że co się w przyszłości będzie opłacać odzyskiwać, a co nie, żeby na początku mieć już jasność, w jakim kierunku powinny ten odzysk pójść. To jest bardzo istotne i takie, no oczekujemy tutaj szczególnie o polityce surowcowej. Polityka surowcowa powinna wskazywać, które to są pierwiastki strategiczne i jak ten GOS należy dla przemysłu traktować. To jest bardzo istotne. I ten GOS, chciałbym tutaj podkreślić, ten 9 program ramowy, program Horyzont Europa, będzie bardzo ważnym elementem przyszłego finansowania i to nas cieszy, ponieważ jest to zgodne z naszą strategią i podejściem. Tutaj chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o Horyzont 2020, no tutaj w przyszłym roku staramy się, to też był jeden obszar, który był zidentyfikowany jako kluczowy i wynika ze strategii. Efficient Large Industrial Object Diagnosing using big data, czyli jakby taka, jeżeli chodzi o dane, zebranie danych, ale to nie tylko. Chodzi o to, żeby mamy wiele systemów w KGHM-ie, które działają niezależnie, chodzi o integrację tych systemów i na podstawie do jednego jakby control room i na podstawie tego jakby przewidywanie przyszłych działań. I to muszą być oparte jakieś inteligentne systemy, które wskażą, że będą priorytety, które są zadania ważne, a które są mniej ważne. W tej chwili zbieramy tylko te dane, natomiast nic z nimi nie robimy. To jest też bardzo istotne. No i tutaj ten nabór jest w marcu, jest to do 10 milionów euro, dofinansowanie 100%. Mam już pakiety robocze rozpisane partnerów. Zainteresował się tym konsorcjum BASF, VTT, tak więc tutaj dzięki też współpracy z KPK takie konsorcjum mogło powstać. I tutaj będziemy szli w tym kierunku. Jeżeli chodzi o takie podejście, to na takie finalne jakby moje przemyślenia tutaj też zespołów, które powstał w KGHM-ie, że obszary zainteresowania albo uczestnictwo w takich programach badawczych i ramowych powinno przede wszystkim wynikać ze strategii. Nie powinno być to tworzone to tak ad hoc, że jest nabór, jest jakieś dofinansowanie, no to może spróbujemy, ponieważ programy ramowe są bardzo wymagające i naprawdę angażują mnóstwo czasu i nie da się w przeciągu paru miesięcy nawet stworzyć konsorcjum właściwego i więcej to będzie nas kosztować, natomiast ten success rate jest bardzo niski. To też trzeba wiedzieć, że to musi być ciągła praca wynikająca z jakiejś strategii narzuconej. To jest bardzo istotne. Tak jak powiedziałem, ta tematyka, która tutaj została wybrana, jest wynikiem pracy powołanych zespołów roboczych w KGHM.
I teraz oczywiście za przygotowanie właściwego konsorcjum odpowiadają ludzie i tutaj jest bardzo istotne, żeby ci ludzie mieli doświadczenie duże i jakieś takie wcześniejsze sukcesy, żeby wiedzieli i też porażki przede wszystkim, żeby wiedzieli, że nie jest to łatwa rzecz, trudna, ale myślę, że taki zespół poradzi sobie z trudnościami w przyszłości. Oczywiście jest tutaj bardzo ważna taka otwartość, no bo kluczowym jakby takim czynnikiem jest uczestnictwo w tych wszystkich spotkaniach międzynarodowych i samo uczestnictwo to jest za mało. No trzeba umieć mieć podejście, że tak powiem, do innych, być otwartym na różne rozwiązania i to jest kluczowa cecha tego zespołu, tych ludzi. I teraz jest ważne, że też jest jakby wpisany w strategię ten kompromis. No, programy ramowe są charakterystyczne i dotyczą jakby polityki surowcowej prowadzoną przez Unię Europejską i nie dotyczy tylko interesu jednej firmy. Tak często na przykład powinniśmy widzieć nasz interes jakby w pakiecie roboczym, natomiast musimy też spełnić wiele wymagań, które są jakby odgórnie narzucone i to już na samym początku. Będziemy musieli się odnieść do innych też aspektów i społecznych. To jest bardzo ważne i chciałem tutaj jeszcze zaznaczyć, że jakby w odniesieniu do polskich programów, tu od wielu lat KGHM Polska Miedź organizuje z NCBR-em program sektorowy CUP, teraz była czwarta edycja, tak więc jest to uzupełnienie naszych działań tych europejskich. I to jest z mojej strony wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, gratulujemy, zwłaszcza już konkretnych planów na przyszłość. Proszę Państwa, ja tylko przypomnę, że KGHM jest partnerem strategicznym konferencji. I teraz pytanie z sali, bo widzę, że jest. Czy w tworzeniu ekosystemu innowacji KGHM współpracuje ze startupami? Znaczy współpracował i myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Natomiast nie wiem, czy to jest tutaj w tej chwili czas i miejsce, żeby mówić też o wadach takiej współpracy. Może tylko zachętach. Znaczy takie startupy muszą, bo to jest sprawa wielu czynników, między innymi własności intelektualnej. Jeżeli program działa 2 lata i na przykład no, duża firma jest zobligowana, żeby zainwestować jakieś pieniądze, a po 2 latach no, nie ma żadnego wpływu na startupa. Startup może wziąć pewne rozwiązania, wziąć wiedzę z dużej firmy i pójść sobie do konkurencji i sprzedać. No to tak na poważnie, to nie będzie takiej współpracy. To muszą być inne rozwiązania, które pozwolą startupowi rozwijać się w ramach jakiejś tam współpracy wieloletniej z dużą firmą. To jest jakby taka podstawowa sprawa. Oczywiście jest wiele innych czynników, że na przykład jest dofinansowanie z ministerstwa w kwocie tam na przykład 200 tysięcy złotych. No powiedzmy sobie szczerze, w jaki sposób te 200 tysięcy wpłynie się na implementację danej technologii do przemysłu. No to gdzie jest jakieś badania rozwojowe, no to jest za mała kwota. To jest jakby troszeczkę mówienie, że jest fajna współpraca, ale do końca nie fajna. No tak więc trzeba wiele jeszcze pracy wykonać, żeby to funkcjonowało z przemysłem wspólnie. Tak jest takie zdanie. Każdy przysłowiowy kij ma 2 końce.